pacjenta mamy, na cześć Sindra chodzi. Taki panewkowy głos ma, trzycylindrowy. Będzie dobrze. Wyjmiemy piec, wiadomo, TFS i tak ma być. A tutaj 400 plus powstaje. Rura 70. Żeliwo, kurwa. Pasaciku. Silniczek z pastuszka zdjęty. Rzeczywiście, tak jak właściciel mówił, pompę wody miał wymienioną. Z 19 roku ona jest, ale wycieki z niej były. A były wycieki, bo to była pogięta taka zawleczka i krzywo był wsadzony przewód wody i to po prostu na szczęście tędy ciekło. Tutaj nie ciekło, z pompy nie ciekło, to pompa zostanie przy tym remoncie. No generalnie co, on nie miał ogląd ciśnienia na cylindrze numer 2, właściciel mówi, na tym. No i widać, gar jest mokry. Na garu na zaworach nas za dużo nie ma. On na tym ma najmniej, bo się wypukiwało. No to Michał zdejmie głowicę i powie, co tu się napsuło. Jakąś wycenę zrobimy tego. No, o kurde, tam jest dużo nagaru na tych zaworkach sących. Tutaj. Tak, to z odmy. Czy on może mieć przedmuchy, czy Michał mówi, że to mogło tłoka zatrzeć i tak dalej. Turbosprężarka z zewnątrz była okopcona. K03 tu jest, w tym 1.8 Passatie. I to 2014 rok. Ciekaw jestem, jaki on rozum będzie miał i wszystko. Bo z zewnątrz strasznie kopcone, jakby żeliwo było pęknięte, tam żeśmy robili zdjęcia od dołu. To było całe takie dziwnie, że tu było kopcone, a teraz tego nie widać. No już jakiś tam maj. Ma, przód, tył ma. I wali olejem generalnie. Czy to może wiesz całe odmy zostać, bo on odmy zasysa do dolotu. Dużo oleju. Tak ma trochę luz. 123 tysiące przebiegu i gość od nowości ma co 15 tysięcy olej w nim wymieniał. A to jeszcze ma wadliwe tłoki ponoć. No Michał to rozbierze wszystko, zweryfikuje, ja mogę głupoty gadać, bo to już powinny być poprawione tłoki i stworzy niby 23. Fit oleju, dobry gość zapierdzielał. O, nowy dał nam przyłącznik. Do ciśnienia oleju, ten elemencik. No, to rozrząd powinien być jeszcze w miarę dobry, no chyba, że jest ten wadliwy. Widzicie, jaki olej jakiś miał? Miał, stąd. Dziwne, co nie miał? Z tej strony. Gar wyjebał, nie, bo to jest, się dzieje, że stąd chyba tak nacieka i jakoś tędy jakoś to spływa się łączy. No ale tu mocniej jakby się leje. Mhm. A tu ma jakiś, tu ma kanał olejowy, zobacz, na pewno żeliwie i spływa olej, zasila balans. Czy może zgrzany ten silnik był? No cholera wie. Sprzęgiełko jakie tam? Łożysko taki po przebiegu, jak to tam się ma? Troszkę, jeszcze tak, tragedii nie ma. Żeśmy zakręcili, to lepiej, ale zdjąłem. Ale takie wżery jakieś ma, śmieszne, że no. Odcisnęło się na słoneczku, takie kształty ma. O, to już przetarło. No. Tu już nie ma śladu, że nie ma już nacięcia. No, już na docisk, bo jest od, a, widzę, od zewnątrz bierze, od środka nie bierze. Kurde, mimo że jest zużyte tutaj aż do zera. A, bo tu się po zewnątrz jakoś tak starło i nie chciało środkiem dociskać. Słoneczko może tu wytarło. O, kurde. Jest już trochę wytarte. To chyba nawet regenera. Z tego się nie nada. Teraz. Napierdalanie jest, jak na silniku było, to napierdalało. Bo jest. No to szkoda, zaraz całkowita wejdzie. No to samochód 2014 rok, to może szkoda całkowita nie będzie. Odmę to pan już samochód wymieniał, świeżo miał odmę. 21 rok, no to fajnie. To już chłopak wymieniał, to no nie pomogło. Świece nam dał do niego nowe. Bo ta była w ogóle, mi powiedziała zdjęcie, że popękana, bo cała skoszona, wypalona świeca. No dobra, no to z tym silnikiem czekamy na Michała, żeby zrobił ekspertyzę. Będziemy wiedzieli, czy blok zostaje u nas na szlif, czy będzie wydana nominał i u Michała zostaje. Tego na pewno da się uleczyć bez żadnego problemu, bo przede wszystkim nie był rozbierany. Wszystko jest tak jakby 100% seria. A to drugi przypadek, silnik regenerowany za 8500 zł netto. Przejechał chwilę i już wiadomo, z każdego możliwego miejsca cieknie olej. No niby tylko rozrząd mam w nim wymienić, bo ma świeżo po regeneracji i chłopak odebrał samochód i że silnik mu nierówno chodzi, że się trzęsie, że wypada zapon i tak dalej. No sprawdziliśmy, wyszło, że przestawienie rozrządu jest tam prawie 4,8 stopnia głównego, czyli bardzo jest tak jakby rozciągnięty, zużyty rozrząd. Poza tym no, to cieknie woda z turbo, przewodu turbosprężarki, a że śruby są w nieoryginalne. Skrzynia na 5,8 śrubę skręcone. O, że zamiast aluminiowych to przynajmniej ktoś normalne stalowe śruby miękkie dał. No brudne takie to. Kurde, wszystko zażygane. O kurde, o, patrz, olejka z pokrywy zaworów zapierdziela na turbo. Bypassem puszcza. Tu bypass też do wymiany, jak nie trzyma ciśnienia, to... Tak śmiesznie, że on się rozpierdziela, że kostką ciśnienie traci. Ojej, to miał być tylko na rozrząd, ale zaraz zadzwonię do gościa. Polska rolka, kurwa, zamiennik.
tu śruby każda z innej parafii. Tu śruby od poduszek, ktoś poduszki wymieniał, śruby rozjebane. Znaczy, może nie rozjebane, tylko że są nieoryginalne. Sprzęgiełko, smaraż wyszedł. Kurde, nie wiem, czy to tylko rozum będzie, bo to już tak czeka na Michała, że rozum zmienił, ale to kurde, zadzwonię do właściciela, to chyba przesuwałby silnik wyrwać z tego. Losy tego silnika przedstawia poniższy film, albo powyższy. No to, co tutaj widzicie przed sobą. Michciu, pastuszek. Lubisz pastuszki, nie lubisz pastuszków? Lubię bardzo. I skodzinki? Też. Michale, co to by tutaj takie mokro było na tym tym? No i ściągamy po prostu głowicę, żeby zobaczyć, czy jest bardzo źle. No mówię, że nie ma sprężenia. No, to... no właściwie mówi, że nie ma sprężenia na tym tym i wysyła mi zdjęcie takiej całej popierdzielonej świecy, czyli kawałek tej świecy wlazły, cylinder porysowały, co to mogło się stać? Jak bierze olej, to ten czubek świecy się lubi upalić i wtedy nie ma zapłonu, leci paliwo, zaciera się, nie? Cylinder. Czy to benzyna zaciera tutaj silnik? No tak na to wygląda, bo nieraz zdarzało się tak na przykład, że był przetarty, robisz silnik, odpalasz i nie ma na przykład zapłonu na drugim cylindrze, okazuje się, że cewka była walnięta, nie? A. O kurde. Właściciel nam do tego samochodu chyba dało 4 nowe cewki, 4 nowe świece. No. Rozwiąż to ja już wiem, już mnie nauczyłeś. To już jest stary typ, bo nowy jest inaczej plątany. 123 tysiące kilometrów przebiegu ma ten samochód. Ostatnio miałem 12 rok, a czwórkę 120 przebiegu i przeskoczył rozwiąż. Co? Przez 120 rozwiąż przeskoczył? Tak. Czemu się tak, Michał, dzieje? Łańcuch się rozciąga? Się strasznie ciągnął. Był tak luźny, że już napinacz go nie napina. Czy jak zdejmiemy to oczko, to będziemy widzieli, jak tutaj wystaje napinacz. Nie pokrywa to. Dobra, nie zawracam gitarki. Tutaj już Rusek podaje narzędzia. Poszło. Dobra, wszystkiego nie będę pokazywał. Dajmy chłopaki dakielek i zobaczymy, co to z tego tam wyjdzie. Tor wiem, bo porzewiała jest, to i tak chciałem wymienić. Te śrubki fabryczne są pokryte tym. Aha. A dobra, bierz nowe śruby, od razu jest na smarowana na niebiesko. Lucek tam wchodzi, ten tu, ja czasami ci pomagałem. Michale, o, poprawiony ma napinacz, to ja wiem, bo już się znam. Zamiennik ostatni, jaki sprawdzaliśmy. Już daleko stoi. Raz, dwa, trzy, 6, 7, 8, 9. 9. Czyli już końcówka rozrządu przy 123 przebiegu? No. A to się, Michał, ślizgi wycierają, czy rozrząd? Łańcuch się wyciąga. Łańcuch się wyciąga. Łańcuch się wyciąga. A balansik? No. A dobra, widziałem. Centymetr jest. Normalnie jak jest nowy, to jest tak, nie? Mhm. Czyli to się też szkolimy. Czy ja muszę wysłać zdjęcie teraz właścicielowi? Najgorsze, co może być, to tutaj może być przytarty, ale no. Tutaj to jeszcze tak rzadko, ale bardziej tu wiesz, w górnicy. No to jestem cholernie ciekaw. No generalnie nagrywamy, mam zobaczyć, jaki jest stan cylindra i usiąść i musimy zrobić wycenę naprawy tego silnika. Generalnie takie rzeczy się nie dzieją, że Michał u nas silnik rozbierał. Zawsze silniki do Michała dajemy, już jeden masz na pace. Zaraz będziesz miał drugi na pace, no i trzeci. Ale ciekawostki. Tam jakieś silniki przed twoim rozbieraliśmy, to było zatarta powierzchnia i środkowałek był wytarty. Tak, bo wiesz co, podpora trzyma wałek. Przed tył. Czy tam jakiś syf musiał się dostać po prostu? Coś leci, to sitko może się... Patrz, ma całe. Michał, to jest mój klient, wszyscy moi klienci, to sitko usuwaj. Tak jest. No i z balansiku też. Już wiesz, pamiętam. Wałeczki ładne, nieprasowane? Nie. Tu one się rysują? Nie, ładne są. Ładne. No to jest ładne. Bida opcja jest tutaj, co ty mówisz, że się z tym ślizgami dzieje? No kurwa, nieraz zdarzy się, że na przykład tu pęknie, nie? A wiem, miałem taki silnik, że jakby ktoś za mocno śrubę dokręcił i że nie, tu pękła. Nie, to nie za mocno, tylko po prostu to jest plastik. Tak, który rok tego jest? Kurwa, tak, bo się samochód jest 14 rok, a łyżwa? Tu, no. Może mój telefon będzie widział? Kurwa, nie widzi mój telefon. Nie widzi. No też będzie 14 na pewno. 14 albo 13. To nie było otwierane. A czysty silnik w środku. Gość mi, że to 15 tysięcy kilometrów. Tak, Michał, to jest... Żeby nie było szkody całkowitej. Kuję co 5 minut. Michciu, jak oceniasz stan bardzo, wałków? Bardzo dobry. Bardzo dobry? Bardzo dobry. Kurde, to taki czysty. Mam dzisiaj urodziny, nie chcę się brudzić. Jestem pięknie ubrany w swoje plastiki. Czy to jest wszystko, mówisz, że ładnie. Michciu, wymacasz mi ten wariatorek, czy on ma ładny, dobry? Jest, już ma cały. A zmacaj jeszcze raz, żebym na kamerze pokazał. Ja trzymam. Jakiś tam jest normalny, ale nie jest jakiś nad wymiarowy. No, złap mnie za wałek. Oj, krew, krwawisz. O kurde. Mały. Jakiś taki silnik rozbieraliśmy, co tu miał wytarte, z 5 razy miał większy. Jeszcze poruszę, kurwa. Bardziej słychać, jak widać. No troszeczkę minimum. No, ładny, kurwa, 123 tysiące przebiegu. Aj, kurde, skaleczył się, no. To się syf zbiera, to zodmy się chyba coś, gówno jakieś takie narośle. I ludzie często jeszcze sprężynki, kurwa, pękają w tych silnikach. No może, ale nie ten nie... Michciu, a od czego pękają w nich sprężyny, kurwa? Wiesz co, rzadko, ale zdarzy się. A co, że nagar podchodzi pod zawór? Nie, jednak się zdarzy. Wiesz co, no sprężyny te... No sprężyna jak sprężyna, nie wiem, zahartowana, przehartowana. Wyciągnąłeś szybciutko śrubę od łba, kurde, i to jest silnik 2014 rok, ale z jedną fazą rozrządu. On ma śruby mocne czy słabe? Przejściowe. Przejściowe śruby, głowicy?
10,9. Tu je położyłeś. 10,9, będą twarde na pewno. Mam te najlepsze, miały 12,9. Domowe, no. 10,9. Aha. A jak to przejściowe śruby? To są co, 9,8? To pierwsze te takie były, które były na ten klucz RIPE, na ten sześciokątny. Aha. Miały 8,8, to są 10,9. O kurde. A nowsze są 12,9. Ale jaja. No i teraz najważniejsze, nie? Co jest pod spodem. No tak. No zobaczcie, jeszcze jest chłopaki, co tutaj... Z tym drugim cylindrem. Ten. Cały jest? Nie, drugi garod rozrządu, to ten, sorry. O ten, o kurwa, patrz, dziura w zaworze. Czyli bardzo dobrze. Czyli bardzo dobrze, bardzo tanio, właściwie się ucieszy. Z dziura w zaworze. Tanio będzie. Będzie tanio. A gładź? Nie, no, trzeba gładź jeszcze. Ładna jest. Ale coś tu lata, kurwa, co to jest za śmieć? To jest chyba nagar jakiś olejowy czy coś. No, roztopił się od benzyny. Ale gładź ma zajebistą. Mhm. Czy chłopu ewentualnie tołki będzie mi chciał zostawić? One będą wysokie pierścienie miały, czy nie? Bo to wiesz, co, no można, tylko wiesz, wtedy drugiej generacji pierścienie, nie? Czyli co to znaczy? Pierwsza generacja, to jest mój silnik ODS-3, to jest na pasku. Nie, chodzi o te pierścienie tutaj są 2 mm szerokości, ale z tymi dziureczkami. A czy są wysokie? Są częściowe, sprężynka, pierścień. Później drugiej generacji są te takie same, tylko że zamiast dziurek mają te fasolki takie. Wiem, na boczne pocięcia, żeby... Można założyć, nie? A jak trzeciej generacji, to trzeba zmienić tłoki. I sfożnie. I korbowody? Nie, te korby tu już są 23, bo to jest 14 rok. Aha. Czyli kurwa, no ja muszę też chłopu, no wiesz, no naprawić to trzeba. Nie... Zobacz, tu widać sforze, nie? O, idę do cię. No, już jest 23 na 100. A jest, wiesz, że jest gruby. Że jest szeroki, no. Mhm. Czyli to jest druga generacja tłoka? To jest druga, no. Na 23 sworzeń. Czyli silnik druga generacja, ale druga generacja tłoka do tego silnika. Dużo brał oleju? Kurwa, nie wiem, nie pytałem się. Na początku nie brał, przez pierwsze 100 tysięcy km oleju nie brał? To są kawałki świecy czy coś. Takie na garu spalonego. A z czego się wypaliło to? Brał olej. Na jednym garze brał dużo oleju, zakleiło świece. Ale nie, wiesz co, raczej się stało tak, że jak brał olej, to po prostu na przylginach nie domykały się zawory i... A, upieprzyło zawór. Jak jest przedmuch, to zaraz wypali. Daje chłopu dobre wieści, jeżeli chodzi o tłoki, ale złe wieści, jeżeli o rozrząd. Rozrząd do wymiany, no by był cały. Dobra. Plus to jest taki, że nie trzeba, wiesz, bloku ratować jakoś tam. Tak, bo miał blok ewentualnie, to więcej nie rozbieramy, bo jak byłby chujowy blok, to by zostawał u mnie. Czyli no, to się przekonuje, splanuje i będzie dobre. No i głowicę naprawisz. Uratujesz taką głowicę, jakieś gniazdo, zawór? Gniazdo raczej nigdy jest nieruszone, nie? O kurwa. Tylko zawór przeważnie się wypala. No to Michale, pakujemy ci drugi silnik już do bagażnika. Nie trzeba dalej rozbierać. Nie trzeba dalej rozbierać. Bardzo dziękuję panu za współpracę, bardzo dziękuję, że pan chciał w ogóle do nas tutaj wpaść. Miło mi chciał. Kurde. No to jest ten bezpośredni chujowtrysk, kurwa. No to co, mamy tutaj już nagrania od Michcia. Miały być nagrania od Michcia, są zdjęcia. Widać spierdzielone zawory. Spierdzielone były dwa, a nie jeden. Tu już blok obrobiony, Michciu go tam czyści. No tłoki nowe, to są te trzeciej generacji. Czyli tłoki całe wymieniliśmy, nie zostawiliśmy starych. Korbowody zostały stare, na sworze inwestki trójki, ale umyte wyglądają jak nowe. Panaweczki nowe, wszystkie wleciały, bo bym miał niestety ślady takiego pozacierania. Osworze nie było widać fajne, takie czarne. To nowy glut do składania, żeby nie było zaciery, jak się uruchomi go nawet bez oleju, taki silnik. Ja Millersa używał Michcia takiego jeszcze bardziej lepkiego. Otóż nowa oszczelka pod głowicę wleciała. A, to że smaruje łożyskowanie wałków. A, tutaj, że tak wyczyścił głowiczkę, wypucował z tych wszystkich nagarów. No, schodzi się z tym, oj schodzi. No, idealnie doprowadzony do czystości, jak nóweczka. Kurde, muzykę miałem tu włącznie, tak pierdzielę sam do siebie. A to zdjęcie mógłbym wyjebać, bo to takie nieostre jakieś. Dobra, niech będzie. A to już jest pokrywa zaworów, która jest integralną częścią, przykrywa wałki rozrządu. To rozrządzik nowy widać i będzie zaraz zbliżenie. Czy nowy rozrządzik, jak jest to na drugim ząbku jest. A nie na 8 czy tam 9, z 12. Aj, była zgniła, to jest nowa miska olejowa. Dojeżdżam do firmy z bardzo cennym towarem, wyspany, zregenerowany. Tada! Tacik wyjęty, uo! I ja tu jedną ręką z tej strony złapałem, dałem rady. I tak, jednej rzeczy żeśmy przeoczyli. Michał mówi, że to tak, że sprawdził, że jest idealnie, ale na specjalne życzenie tutaj pana wymienimy paseczek. No kurde, zobacz, jak mi się to zabezpieczy jakiś tutaj. A, dobra, to jest fabryka. Zabezpieczenia nie wyjął. Świeczki mamy nowe. Są, zawsze Michał tak śmiesznie. Co? Tak, do turbo. Kurwa, te zawsze kurwy trzeba dwie dawać, żeby one nie ciekły. Tutaj, o, mi tu miedziuszki nam Michciu dał nowe. Tutaj będzie o-ring, też damy nowy. To są do łapy. Kurde, ja pamiętam, jak kątówka jest, to ja tą śrubę jedną przerabiam, żeby łatwiej się to skręcało. No dobra, no to mamy tutaj chwilę
z tym roboty i do budy. Jest to światełko? Jest światełko. Dobra, tu mamy tą kazerę, trójeczkę z pasycika. No, mokra, no coś tam musiała żreć olej, no i mała luzy, żeśmy to stwierdzili. Ale jeszcze ona była okopcona z zewnątrz. Muszę sobie oblukać to żeliwo, nie jest przypadkiem pęknięte. Właścicielowi chyba nad wyraz wcześniej powiedziałem, że ono jest pęknięte, ale tu nie widzę żadnego pęknięcia. Dobra, zaraz klapkę odkręcę, zobaczę, gdzieś pod klapką nie jest pęknięta. Ale ona od zewnątrz, tak jak tutaj widać, ojebana, taka obsmolona na czarno była. Czy nie mogło to być osmolone od tej uszczelki? Zaczynam luzu na klapce jeszcze trzyma. Dobra, rozkręcam klapeczkę najpierw. Dobra, naciąg sobie sprawdziłem. 3,25 mm jest. No, dobra, rozkręcam dalej. Jedno ustawienie sobie sprawdzam, jak będę żeliwo odkręcał. Mogę sobie spojrzeć, jakby nie oryginalny. Luz ma trochę na klapce, ale klapka pęknięta nie jest jako taką. Tutaj cały przód tyłu lata, milimetr luzu ma różnego, kurde. Z zewnątrz to nie były spaliny, tylko po prostu olej, który się spalał na zewnątrz tej turbospężarki. No, ona miała gigantyczny luz, no i tutaj mokro wszystko jest. Już tutaj tak zacząłem wycierać. Dobra, no i madełko tutaj z tą przylgnię muszę idealnie wyczyścić, żeby nowy wkład wszedł i żeby to było szczelne. Bo turbospężarka nie uszczelnia się tutaj wkład, tylko na tym ręciku tutaj, o tym. Wierzchnię sobie też wyczyściłem, nic nie piaskowałem, nic nie szkiełkowałem. Zawsze jak się piaskuje, raczej przeważnie się spotkałem dosyć tak często, że jak jest żeliwo piękne, ładne wypiaskowane, to później zaciera się Westgate. Nawet w naszym Subaru tak było, więc stare żeliwo będę sobie zakładał do nowego wkładu. Tutaj też jest, już to wyczyściłem, przylgnia jest wyczyszczona. Biorę się, wsadzam nowy wkład, zimną stronę już tam chłopaki mi wyczyścili, przykręcam zimną stronę. No i gotowe do zamontowania do tego silnika tutaj. O. No i my się w regeneracji nie bawimy, tylko cały nowy wkładzik wpierdzielimy. Po prostu boxing właśnie się dokonał, bardzo ładnie to wszystko wykonane, cieniusieńkie te łopateczki, żeby były lekkie, żeby to wstawało. Zaraz do oryginału może go to porównać. Na oko ta sama grubość łopatek. O, może większe hakułku kompresji ma, kurwa, nie mam jak tego załapać. Nowy ma na pewno lżejszą nakrętkę. Może szybciej będzie wstawała turbosprężarka. Ale K03 w 1.8 silniku jest mniejsza niż K03 w silniku 2.0. Widzę po zimnej stronie, tam gdzieś miałem miliony tych części z dwulitrowych. One większe na moje oko miały zimne strony. Dobra, idę. Jest bolec ustalający. Jest bolec ustalający. A, porządki robię w swoich rzeczach. To jest 2.0. No jest większa. Jest. Kurde, jest przepaść. 2-litrowe K03. No 40,5 ma koło kompresji, a 1.8. 37,5. Porównamy ze strony gorące. Bo 1.8 ma zimną, ma dużo mniejszą, a gorącą. Ja tu jest? 39,8, a 2.0 to samo, czyli kurde, o, z 2.0 fajnie byłoby zimną stronę sobie przełożyć, bo gorące są takie same. Pięknie firma Melecik daje te koreczki, gumeczki, wszystko jest. Będzie nowe, nie dymiące, nie śmierdzące, szybko, dobrze stojące turbo. Na nim mi się wydaje, jak jakiegoś dobrego dekata tutaj zrobić, to z 210 koni mi się wydaje, że to jest do uzyskania. No, pomyto elegancko, w środku, na zewnątrz. Aż trochę odmucham, kropla wody tam jest i składam. Taka 0,3, jakie miało znaczenie? To z 1,8, tak z ciekawości. Odmuchany. Precyzyjnie, że łopatką nie dotknąć, a że ryski żadnej nie było. O, dobra. Co się stało, ludzku, bo to był ten paseczek, co był w tym silniku. No, Michał mówi, że jest ładny, że one 300 tysięcy wytrzymują, no, ale pan powiedział, że chce nowy. A, dobra. No jest jeszcze jakieś rzeczy tutaj, żeśmy zobaczyli, że trzeba wymienić panu. Napinacz. Jest rolka cała, no wytarta aż, o Jezu. Brakuje jej, rant ma jak tarcza hamulcowa. O kurwa. A zakontrowywuję, 5 mm dojebana będzie na nowym wkładziku, niech dmucha więcej. Jak turbo się robi, jak ma jakiś tam przebieg, ileś lat, to są podstawowe zabiegi, żeby ona była sprawna. Dwa elektrozaworki. Nowe trzeba dać. Nie znoszę tych opasek, kiedyś jakoś ładnie tak rozgniatałem, jeszcze ponownie używałem, ale
poszedłem na łatwiznę, cyk, cyk, cyk. Też się dobrze będzie trzymało i w przyszłości będzie można to zdjąć. A tutaj kombinereczki, to mi ładnie zaciśnie. Elektrozaworek został, on bolczyka tutaj ma. Bolczyk do bolczyka. W dziureczkę i cyk, no i na wóz. Jeszcze? Ludzku, poduszeczkę mu wymieniliśmy od skrzyni? Super. To taki świeży włos i zerwaną kurwę. No, no. Dobra, opuszczamy. Mieliście nabijać się nie oleju, bo coś tam krótko kręci. Kilesik. Dawaj, szósty raz będzie. Ładnie, o, będzie widać po wałku może się na oliwiu. No ostatni raz Rafałku, ja zobaczę tutaj. Dobra, mokra się skrzywa. Palimy. O. Zapalił elegancko. A też jest dobre, jak się kręci rozrusznikiem, to się układ paliwowy od powietrza przed odpaleniem, że na wszystkich garach od razu pali. No elegancko. A, płyn nawet jest, niech się od powietrza. Dasz rawczy ciepło na maksa, że tam się do nagrzewnicy poleciało? Dobra, niech chodzi. Możemy zobaczyć tam, no, ja turbinę, czy tam wszystko szczelne. To co ja robiłem? Aj, ładna, czysta robota. Miseczki w transporcie nie prysowaliśmy, na oponie była położona. A, na oponie, w bagażniku w samochodzie, w mojej otwóreczce. To już moje chłopaki tak ładnie umyli, ja nie wiedziałem co to jest. To jest śmieszne, to jest plastik. Na tym jest taka blaszana osłona termiczna. No mi chciał czarny silikonik, wszędzie ładnie, równiutko. Turbinkę składałem. Suchutko. Dobrze. No jedyny kutas to jest to. To trzeba było szlifierką obcinać te śruby, w tym to chuj, tą opaskę damy nową. No i bajeczka. Zaraz jazda się szykuje. Tutaj cuferek błędy skanuje, już wypierdoliło klimatyzację jeden błąd jakiś. A klima chodzi normalnie. Dobra, teraz cały wóz się prześwietli, sprawdzi. Jazda do McDonalda z powrotem i co? I wymianka oleju. Chodzi jak diesel, wtrysk bezpośredni, wiadomo. I uwaga, wyciszamy. Jest jakaś różnica? Chuj, dalej napierdala jak diesel. Cacik zmienił stanowisko, było pojechane do McDonalda i z powrotem. Podnosimy go do góry, zobaczymy, czy żadnych jakichś tam wycieków nie ma. Czy płynu nie trzeba dolać? Nie, płynu ma idealnie. To jest minimum, to jest max, nawet kropelka ma za dużo, jak ostygnie, to pewno sobie zaciągnie się, poziom zmniejszy. Paski tutaj nic nie hałasuje. Pasek jest pana, ale pasek był naprawdę w idealnym stanie. My żeśmy tylko rolkę z napinaczem tą zmienili. Przesadzamy silnika, no i tak, jak mówiłem, tą łapę tutaj pod akumulatorem. No i patrzymy od dołu, czy tam nic nie cieknie, nic nie trzeba poprawiać. Ja jeszcze postanowiłem, że pojadę sobie nim do domu i z powrotem. I dopiero wtedy zmienimy olej. Bo na razie ma pierwszy. Zimę docieramy pastuszka, pierwsze 6 km za nami. No ja jeszcze tak sobie pasnę z sacikiem i udało mi się maksymalnie olej mu nagrzać do tylu. A fajnie jest, że można włączyć i cały czas pokazuje, nie to co w Audi, że znika po jakiejś chwili ten temperatura oleju, tylko kurde sobie jeżdżę i cały czas mam włączoną. To jest dobre. Kierownica jest niedobra. Moim zdaniem powinna być tak bardziej odchylona, bo łatwo tutaj palcami tych guzików się zaczepia, że w sensie tego, że ta część mogła być w tą stronę bardziej przesunięta. A wozik spoko. Ma bardzo dobrą, długą skrzynię biegów na trasę. Pierwsze biegi ma takie krótsze, żeby ta jednostka miała coś w ogóle siłę ruszyć. No, to już program, wszystko jeszcze serem, no taki no, mulasek. Tak na mieście tak do 50 na godzinę w miarę jakoś idzie, aż takie prędkości drogowe 120-130 to mu ciężko, zwłaszcza na wysokich biegach. Alltrack, zabawny, napęd naprzód, a miał fajną taką bardzo grubą płytę pod silnikiem i taką poprzeczkę, jest trochę wyższy, obudowany z zewnątrz. Dobra, jeździmy, docieramy i przekazujemy właścicielowi. Właśnie jadę na pierwszą wymianę oleju, po 50 km ona nastąpi. To pochwaj, że nie mamy 1000 obrotów i z niskich obrotów 1.8 lepiej się zbiera jak takie Subaru 2.5. No, przewaga dzięki technice. 52 km zrobione. Czas na oliwę. I przeglądzik, czy nic nie cieknie, nic nie trzeba dokręcić i w ogóle. I czy płynów nie trzeba dolać. Płyn jest idealnie na maks, ale jest nagrzany, więc jak trochę ostygnie, będzie no tu w połowie. No i chuj, no i dobrze, oglądamy. Jakie ładne tarczoszki pan ma.
Nóweczki. One już dotarte w przeciwieństwie do silnika. No silnik 52 km. Performance. Dobra. To wszystko pooglądam, patrzę swoimi oczami, a komarowie tylko kameruje. To jest nowe, zakładaliśmy na samochodzie. Stary Michał wyczyścił, żeby było jak nowe. Ze uszczelniaczyka nic. Tutaj przy turbince najważniejsze. Sucho, spływ podwójny, ten, sucho. Sucho. Pogoda zajebista, 10 stopni mamy, kurwa. 29 grudnia. Ty no, sucho jak pieprz. To już pozostałość po starej turbinie, te wycieki tu oleju w chuj, że nie w dolocie było. Po zewnątrz jest kulerek upierdolony, ale tak to sucho jak pieprz. Miseczka przednia, dekielek, suchutko. Dobra, gdy pierdolamy olej. Długi kluczyk mam, że się nie ujebał, bo jest na czysto. No wyjściowo ubrany, przedsylwestrowo. Odkręcimy, zobaczymy, czy olej coś kolorek zmienił. Nie. Mimo, że nie zmienił, to i tak tam metal sobie w nim będzie. Dobra, spuszczamy, niech se leci. Dobra, premium wymianka oleju teraz robimy, bo tego pierwszy jest olej. Samochód jest przednio napędowy, można powiedzieć, czyli podnośniki zostawiam łapki, tylko przednie, a tylne ściągam. Koła są w górze. I za ciurem jeszcze leci. Dobra, filterek oleju odkręcamy. Zobacz, jak bez flesza to wygląda. Też coś tam widać tutaj na ekranie. Na tym telefonie to tak mi się wydaje, że można bez flesza nagrywać. Tam mi się udało wszystko takie ziarniste i ciemne. Te filterki też lubię, bo z nich olej nie wycieka, jak się go wykręci. O, zaworek się w nim zamknie, chuj. No już sobie to pozletywała. No tu jest czyściutko. Zwilżyłem olejem uszczeleczkę. Zakręcamy. Km. Dobra, o gumce nie zapominamy. Dobra. Niech sobie tam spływa olej. Cały czas wali. Moje rzeczy robiłem z 2 godziny i z premium wymianki tyle zleciało. Nosem włączy światełko? Kurwa, nie włączę. Troszkę się mieni, dlatego warto zawsze tą pierwszą wymiankę robić. Po 50 km. Nie pochwalam, że spasowanie tego jest idealne, że śrubki mają takie faski. To w ogóle, że luzu mikron nie ma. Druga opcja, no to płyta ma chronić. W szoku jestem, z 10 kg to dosłownie waży. Dobra, jeszcze 3 śrubki tutaj. Dokręcać i gotowe. Wycieków żadnych nie ma, więc to już tak zostawiam. Widzimy się po przejechaniu 1000 km na wymianę oleju oraz dojebanie mocy. Zanim furkę opuszczą, muszę ją bardzo pochwalić. Wszystkie śruby miała, nic nie trzeba było dokładać. Tu 3, tam 3 i po bokach 3, więc... Nie wiem, w Polsce tak serwisują gdzieś dobrze. Może właściciel sam serwisuje. Dobra, właściciel zażyczył sobie zwrotu starych części. To są one. O, u Michała zostały panewki, rozrządzik. I to są tłoki. Pokażę wam ten tłok z drugiego cylindra. A, w ogóle fura 120, tam 8000 przebiegu czy coś. A sprzęgło już na zewnątrz było łyse. I dwumasa wypieprzona. Drugiego szukam. O, to jest ten drugi. A nie, nie ma żadnych śladów uszkodzeń na tym tłoku, nic. Nic. No nic, w każdym bądź razie tłoki są wsadzone, poprawione. Te były niestety na wpieprzający olej na niskie pierścienie. Bleble. Michał nawet zużyte części umył dla pana. Proszę Michała, żeby panu umył rozrząd i paneweczki. A, co pana stare świece. Jakieś tam kurwa napinacze, chuje moje dzikie węże. Dobra. Rzek uruchomiony z nowym silniczkiem, zerujemy o te wszystkie przeglądy. Przypominanie o wymianie, o pojawienie się w kupcie garaż za 1000 km na wymiankę oleju.